Chorwacja przystępuje do strefy euro. Rada Europejska przyjęła 3 ostatnie akty prawne. W połowie czerwca państwa Eurogrupy opowiedziały się za przyjęciem Chorwacji do strefy euro. Teraz przyjęte zostały ostatnie akty prawne, niezbędne do tego, by Chorwacja mogła używać euro jako swojej waluty. Nowa waluta zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Minister finansów Czech, które sprawują roczną prezydencję w Unii Europejskiej, pogratulował Chorwacji przystąpienia do strefy euro. Chorwaci uszli długą cestę, ja sam teď chwilkę mówił z panem. Chciałbym pogratulować ministrowi Zdravko Mariciowi i całej Chorwacji, która przystępuje do strefy euro, jako jej 20. członek. Przyjęcie do strefy euro to nie wyścig, ale odpowiedzialna decyzja polityczna. Chorwacja, jak mówił minister finansów Czech, z powodzeniem spełniła wszystkie niezbędne kryteria gospodarczo-prawne. Jeden z przyjętych przez Radę Europejskich aktów prawnych określa kurs wymiany. Jedno euro będzie można wymienić za około 7,53 kuny.